Witamy w gronie naszych reporterów. Co za smykałka, naprawdę. Witam, witam, pozdrawiam reporterów. Ja to bardzo często robiłem takie rzeczy, tylko wcześniej. Ale uwielbiam to robić, bo ludzie na ulicy są naprawdę nieprzewidywalni. Idzie na przykład facet i robi tak. Idzie. Ja mówię, przepraszam, czy mogę zadać pytanie? Nie, spieszę się do pracy. Powiedziałeś, że pieniądze czekają, te 2 miliony, tak. Ale jak długo one będą czekały? One czekają od jutra. Okay. Będziemy mieli 8 odcinków eliminacyjnych, w których zawodnicy normalnie grają o 1 milion złotych. I jeżeli osiągną minimum 7 poprawnych odpowiedzi, to wchodzą do wielkiego finału, a wielki finał jest w następny piątek o 20. No i wtedy rozpoczyna się gra o 2 miliony. Znowu są eliminacje. Ci, którzy grali wcześniej w tych eliminacjach, wchodzą do szóstki, wychodzą z tej szóstki i wtedy jest takie pytanie. Zabierasz to, co masz, czy grasz o 2 miliony złotych? Ale poczekaj. Bo możesz stracić to, co wygrałeś do tej pory, tak? Tak? Dobrze rozumiemy? Jest to rodzaj licytacji. Ja wtedy część tej wygranej zabieram, bo to trzeba jakby za wejście do gry o 2 miliony, no trzeba coś zapłacić, ale potem zaczyna się gra o 2 miliony złotych, a tam wartość każdego pytania jest razy 2. Czyli i trudność też razy 2? A co znaczy trudność? No nie wiem, no są już się przekonaliśmy, że pytania za 500 złotych są bardzo trudne, a za 500 tysięcy są łatwe. Wszystko zależy, na kogo to trafia, więc nie, jeśli chodzi o trudność, to jest tak samo łatwo, trudno bym powiedział. A są dwa razy pierwsze pytania będą w związku z tym. Bo najpierw jesteś w normalnej rozgrywce i masz to pierwsze pytanie, a potem w finale znowu masz pierwsze. Możesz nie grać dalej. To jest właśnie to jest ciekawe, że pojawiają się nowe możliwości rozwojowe w tej grze. O, tak, a słuchaj, powiedział. A czy wy w redakcji, jak rozmawiacie sobie o programie, uczestnikach, to używacie takiego sformułowania, którego my bardzo często jako widzowie używamy, czyli że jest klątwa pierwszego pytania. Jest coś takiego rzeczywiście, ale myślę, że to wszyscy się na to powołują, zawodnicy też, bo nikt nie chce zostać bohaterem memów po prostu. I zawsze, Ewa, wiesz to, stres jest taki, że czasami najprostsze pytanie właśnie za 500, za 1000 złotych jest, wyłącza ci wszystkie obwody i myślisz sobie nagle... Ja też miałem tą pokusę. Jestem w... Wyłączenie obwodów. Nie, użycia wszystkich kół przy pierwszym pytaniu. A, naprawdę, byłem tak zestresowany. A ja byłam na przykład tak zestresowana, że w ogóle nie wiedziałam, zapomniałam o tych zasadach, że trzeba powiedzieć definitywnie i ostatecznie, tylko tam ciągnęłam w nieskończoność. Jak nie powiesz, to ja zapytam zawsze, także to nie jest problem. No jakoś mi nie pytałeś, chciałam powiedzieć. To po pierwsze, a po drugie, że nie wiedziałam w ogóle, że jest tam ten próg jakiś gwarantowany, wiesz? I że można... Tak nie wiedziałaś. No nie jakoś... Żeby tak zapomniałem, zestresowałaś. No sparaliżowałam. Ewa, wszystko ci wyparowało z głowy po prostu. No dobrze, ale teraz będzie próg gwarantowany? Drugi próg gwarantowany jest do ustalenia samodzielnie przez zawodnika. Jak czyli no, masz pierwszy próg gwarantowany po drugiej poprawnej odpowiedzi. Drugi próg zawsze był po siódmej poprawnej odpowiedzi. No właśnie. A teraz jest tak, że ten drugi próg jest do ustalenia. Przed rozgrywką? Przed każdym pytaniem. Czyli masz pytanie za 20 tysięcy. Ja pytam, czy to ma być próg gwarantowany? Nie. Jedziesz dalej. Masz pytanie za 40 tysięcy. Czy tu ma być próg gwarantowany? Tak, zawsze był. Ja już bym wzięła. A ty mówisz tak albo nie. Potem za 75 znowu pytam, czy to jest próg gwarantowany i tak dalej. Możesz sobie drugi próg gwarantowany ustawić na 500 000 na przykład. Słuchaj, nie? Powiedz mi, bo to jest pytanie, które ja sobie zawsze zadaję, oglądając milionerów. Czy w momencie, kiedy ty zadajesz pytanie i mówisz poprawne odpowiedzi, to na tym twoim monitorku od razu wyświetla się poprawna, czy nie? Nie, nie, nie. Czyli ty nie znasz też? U mnie dopiero po zaznaczeniu pojawia się informacja, czy to jest poprawna, czy niepoprawna odpowiedź. Ale w tym samym momencie... W momencie zaznaczenia. A, czyli... Wtedy już wiem. Ale wiesz, czyli wiesz już. No, po zaznaczeniu zawodnika, tak. A, dobre. A wtedy ciągnie jeszcze? Nie, no wiesz, już, nie, buduje napięcie, już nie? No dobra, ale do końca też nie wie. A można by do ciebie zadzwonić jako do przyjaciela? Jakby na przykład, wiesz, była taka sytuacja, że ktoś by cię zastąpił z niewiadomych powodów. Zastąpił? Albo na wykluczony. Albo na prima aprilis ktoś by inny poprowadził. Na prima aprilis możemy coś takiego zrobić. No. Że do mnie w trakcie gry ktoś do mnie dzwoni, ja prowadzę program, a potem, to byłoby surrealistyczne. Ale fajne, ciekawe, że ja odbieram telefon i ty znasz te odpowiedzi przecież. No właśnie, nie znam odpowiedzi. No, ale jesteś doświadczony najbardziej z nas wszystkich. Ale doświadczenie nie ma znaczenia. Ja odpowiadając na, kiedy zawodnik gra i odpowiada na swoje pytania, ja w tyle głowy oczywiście bawię się, tak? Tak, i bardzo często mam złe przekonanie. Znaczy widzę zawodnika, który zaznacza, ja mówię,
żegnamy się z programem, no. Potem pojawia się zaznaczenie, ja widzę, o kurczę. O, zdziwiłem. I to jest moja słodka tajemnica, kiedy tak jest. No a jakby się tak się udało ci wygrać te 2 miliony, to na co byś wydał? No właśnie to jest pytanie, które zadawałem też bardzo wielu osobom na ulicy. Tak. I no, główny cel to są podróże jednak, ale ja myślę, że dlatego, że te podróże są dobrze brzmią przed kamerą. Myślę, że często tak ludzie mówią, ale tak naprawdę myślę, że wszyscy mamy jakieś jeszcze inne cele, tylko się nie przyznajemy do tego, bo w ogóle rzadko kiedy ludzie mówią coś zgodnego z prawdą przed kamerą, prawda? Powiem ci, że my zapytaliśmy ludzi na naszym Facebooku i Instagramie i też myślę, że oprócz tych podstawowych rzeczy, o których nie mówią, tak jak wspomniałeś, to dorzucają odwiedzić świętego Mikołaja w Finlandii. Pani Ania by chciała na przykład. Zdzisława odbyłaby podróż dookoła świata z dziećmi i wnukami. Wow. I rozumiem, że to jest fajna, relacyjna historia. No i na przykład Ania poleciałaby na mecz NBA, a Monika chciałaby program do projektowania wnętrz. Ile taki program kosztuje? Słuchaj, no pewnie... A ile takie urządzenie wnętrza kosztuje potem? To jest przedsmak. Tak. To tak jak, że trudno dobrą opiekunkę do dziecka, ale jeszcze trudniej o dobre dziecko. Oczywiście.